No dobra. Ulala. Five Nights at Freddy's. Security breach. No i jest tutaj faktycznie play ruin. Warning, we recommend completing security breach first for the best narrative experience. Dobra, spokojnie, przeszliśmy security breach'a jakiś czas temu. Także na luziku. Muzyczka z vibe'em, no trzeba przyznać. Jest, jest. Dobra, gramy w ruiny. Znajdź Grzegorza. Gregory is lost, help find him. O? Co się stało z Grzegorzem? A, no tak, przecież. Go capnęła ta, nie? O, Vanny. Ulala. Mocno work in progress to miejsce się wydaje. Czy to Grzesiu? Gregory? Nie, to Cass. Gregory? You there? I got your message. Oj kurde, coś mi się wydaje, że to nie Grzegorz ci wysłał wiadomość, tylko ktoś cię tu zlurował. Dobra, czyli gramy teraz Cassie. Mamy pasek staminy sprintu, dobra. Lecimy po drabinie. I don't get it. Why would Gregory tell me to come to this old place and then not be here? Ty, czekaj. What is that? Chcesz mi powiedzieć, że to jest... Maybe if I get up there, I can see better. O kurde. Nawet adekwatna nazwa tego DLC w takim razie. Come back soon, ale szczerze? Jestem mega ciekawy. Znaczy, domyślam się, że z powodów zaginięć dzieci i tak dalej po prostu musieli to zamknąć. Niby maintenance, ale wiadomo jak jest, wcale nie maintenance. Kurczę, strasznie to wygląda. W sensie, mnie ogólnie przerażają urbexy, więc takie miejsce na mnie działa trochę creepy. Co ja tu mam w ogóle? Equipment, collectibles, AR collectibles, dobra. Po prostu znajdź Grześka. Dobrze. Jakie było zakończenie? W sensie nie wiem jakie jest jakby legitnym zakończeniem takim wybranym przez twórców, ale ja miałem zakończenie, że po prostu wyszedłem. Ja miałem to krótsze. Wyszedłem, potem mnie i tak Vanny dopadła, jak spałem w kartonie. Bo Grzesio był bezdomny, co nie? On chyba się kampił po różnych miejscach. A, tu mi dajesz. Dobra, biorę. Dzięki. Mam stan naładowania może? Czy nie? View info? Chyba nie. Chyba po prostu będzie sobie cały czas działać. To miło. Dobra, może spróbujmy przejść tędy. Idźmy dalej. Danger. Oho. Zabite dechami to raczej sobie nie przejdę. Ej, dobra, jest dużo mroczniej. Jest dużo mroczniej. Podoba mi się to. Wiecie, jakie jest moje zdanie na temat Security Breach'a. Nie jest to dla mnie wybitna gra w porównaniu do innych FNAF-ów i brakowało mi tego takiego realnego horroru w tym wszystkim. A tutaj jest dużo lepiej, już klimatycznie bardziej. Moim zdaniem. Okej, takie rzeczy się zdarzają, po prostu no co no. Bywa, nic na pewno tego nie popchnęło, to tylko jakiś wiatr czy coś. Fizyka lubi płatać takie figle. Mam nadzieję, że nie dałeś sygnału nikomu, że tu jestem. Koleżko. O kuźwa, bo Vanny. Ty. Grzegorz coś gada? Gdzie niby? O, idę. Idę. O, Grzesiu. Gregory? I got your message. Where are you? Help. Something grabbed me. It won't let me go.
You have to find me. I'm trapped in the sinkhole under the raceway. Raceway, dobra. Under Roxy Racers? That's all the way on the other side. I'm not even close. No nic, musimy iść. Do Roxy. O kuźwa! Uhuhu. Ach, te ścinki. Od razu wiemy, w co gramy. To jest znak rozpoznawczy, nie? W Elden Ringu masz drzewo, w Security Breach masz lagi. Dobra, caution. Low clearance, watch your head. Dobrze, dobrze. Dawaj. Eventy są zawsze przerażające. Nigdy nie wyszczycić z zakrętu, zaraz coś nie wydupi. Co jest? Kurwa. O fu, nie. Karaczany, spierdzielam stąd. Jezus Maria, nienawidzę. Gra o strasznych animatronikach, tymczasem to małe karoluchy. No ale jest jak jest. Karoluchy bywają gorsze. O fuj. A, ja pieprzę, Chica, co ci? Jest źle. What happened to you? You look awful. Nie no, co ty? Odpicowana. Skina ma po prostu. Dobra. Ja najbardziej chciałbym wiedzieć, co z Freddym, bo on był najlepszą mordeczką. Nie, Freddy akurat w Security Breachu to jest cudowna postać. Bardzo go lubię. I jeszcze do tego głos ma fajnie zdubbingowany. Jest mega spoko, Fredziak. Gregory. Ferdynand Faz Niedźwiecki, dokładnie. O, czekaj, tu coś mogę zrobić chyba. Albo nie? Kurde, coś kliknąłem, ale nie wiem do końca co. A, to mogę zebrać. A Faz wrench. It's just like my dad's. Twój tata tu pracował, czy co? Bawimy się w hakowanie. Charge all conduits to the correct level. Point the Faz wrench at the conduit to charge it. Czekaj, spróbuję to. Okej, to jest za dużo, nie? A, dobra, chyba czaję. Dobra. Trochę czasówka, trochę logika, spoko. Jezus Maria, urbeksy są porąbane. Chryste, panie. Samemu w życiu bym w realu w takie miejsce nie poszedł. Mimo, że byłyby to mega IRL streamy, to bym się tak bał. Dobra, nic tu nie ma. Okej, to się zdarza. Nie wstawaj. Dobra. Nic się nie dzieje. Co? O! Rozgłośnia. Pamiętamy ten głos bardzo dobrze. Ferdynand Faz Niedźwiecki gdzieś się podział.
Zarąbiście to wygląda, szczerze. Naprawdę dobrze wygląda to DLC na razie. O kurwa! Monty, ty! Co jest? Ja pierdol. Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Zaczynamy. To powinien ten, z Darkest Dungeon, lektor się wpierdzielić. Ruin has come to my family. Ow, my head. Where that freaky Monty thing go? Monty jest zarąbisty, zwłaszcza Monty Snack. Co? Oj. Słyszałem jakby niekoniecznie uderzenia, ale bardziej metaliczne kroki. Nie podoba mi się to. Co? O. Free mask. Please take a mask. Dzięki za maskę. I czemu to jest maska Vanny? Thank you. Please enjoy. Weird. It's not a Bonnie mask. Look at all the wires and stuff. A, czyli widzę, że dla takiej ogólnej publiki to Vanny nie jest wcale taka znana. Chyba. Yo! Welcome to VANNI, the Virtual Augmented Neural Network Integration Unit. New user detected. Pairing Pytal, co kurwa? Transponder, tata. Dobra, fajny. Paruje mi Bluetooth. W skrócie. Do not be surprised by your surroundings. You are still in the real world, but Fazbear Entertainment has made it better. With this security mask, you can locate and repair all the pesky security nodes that are locking down the mesh network here in the Mega Pizzaplex. Call me Helpy. Helpy! O, słodziak. You can always count on me, because it's my job to help you succeed in your job. Dobra, czyli to ma mi się przydać? Rozszerzona rzeczywistość de facto. Czy ja mam jakieś Hello, real world! Lucky for you, the transponder implant allows me to communicate wirelessly even when your mask is removed. Just another fast amazing benefit of being a Class V technician. Of course, you will have to put your mask back on to get any real work done. Czy mam jakieś ograniczenia co do maski? Poczekaj. Żeby jej na przykład nie używać za długo. Nie, chyba nie. Aha! I teraz jak... O kurde, ciekawe. Dobra. Czekaj, czy ja mogę... Dobra, wait. Ten powinienem pierwszy załadować. Na fulla. I wtedy drugi. Nie zdążę. Albo? Zdążę! Dobra. Elegancko. No i to jest na pewno dużo lepiej zrobiona łamigłówka niż jakiś pierdzielony labirynt z mega nieczytelnym ekranikiem i losowymi przyciskami. Czy jestem w stanie tu coś... A, poczekaj, maska. I swear that door was blocked. O! Tu mi się otworzyło. Lock jump. Spoko zrobione. O, Monty Golf? Czyżby? Monty Golf.
Rock and roll. That is Fazbear Technician Remote Camera Station. Lucky for you, it's already deployed and has an active power supply. Okej. Czy ja jestem w stanie coś z tym... Poczekaj, idę zobaczyć, co to dokładnie jest. Kamerki. These little boxes represent the active security cameras in this area. Select a camera to see what it sees. To ja. Please push the flashing intercom button. Gregory, are you there? O kurna. Hey, that's my voice. Fun trick, huh? I created it using samples of your voice. Pierdzielona sztuczna inteligencja. Experienced employees use intercom recordings like this to direct animatronics performers to specific locations. You know, for autographs and photo ops. Okej, niech będzie. Dobra, na razie nic nie widzę. Idźmy dalej. Ale tam coś się ruszało, był jakiś Monty chyba. Monty go. Rock and roll. Monty Gator Golf. Gramy. Yo! Jakie to jest zajebiste! Machnąć myszką, cóż za imersja. Dobra, tragedia. Golfista ze mnie nie będzie. Dzięki za to, że mi pokazujesz, gdzie mam iść, tylko że chyba muszę użyć... Oj. Oj. Dobra. Nic tu chyba nie ma. No, przynajmniej już nic tu nie ma. Ferdynandzie, fas niedźwiecki, może... O kurna. To był jakiś mini Monty. Albo jego resztki bez nóg w sumie. Spoko, Grzegorz, ale nie jestem nawet blisko na razie. Co? Chyba co żartujesz. Security? What are you talking about? None of this makes sense. Security knows. Find them and turn them all off. Jak dla mnie to Grzegorz już nie żyje i to mówi Vanny. Security notes? What the heck are those? Grzegorz został zjedzony. That door's electrified. Yep. Something's gotta be powering it. Coś na pewno. The door is in emergency lockdown mode. Check the AR world for active security nodes. Deactivate those nasty nodes and the door should open right up. Dzięki, bardzo helpy. Dobra. Jak to wygląda? Trochę odrealnione się to wydaje, nie? Tak delikatnie, no ale dobra. Dobra. Security notes. Gdzie ja tu coś niby mam? Czyżby to o to chodziło? Deactivate child notes first. That's a security note. Find the child notes first and deactivate them. Co? Follow the data path. For whatever reason, they react to your flashlight. Okay.
To inna maska po prostu. Czyli reaguje z moją latarką? Te na podłodze? O kurna. Tego to nie widziałem. Oho. Connect the matching holograms. Be careful not to cross lines. Okej. Załatwione. Teraz opuszcza to na mnie, koniec. Antyklimaktyk zakończenie. GG's. Dobra. Jak to w ogóle tu wygląda? Zupełnie inaczej. W sumie ciekawy sposób na realizację dwóch wymiarów jednocześnie. Nie wiem, czy wiecie, ale ten Lords of the Fallen, czyli ten taki Souls-like w klimacie demonicznym, też ma mieć jakby dwa światy i dosłownie możesz z jednego na drugi co chwilę się przełączać, jest zupełnie inny. Ciekawy to jest koncept. Alert! I'm picking up an anomalous entity in the Vanny network. Please ask this entity to leave this area immediately. If it doesn't work, it's best to exit our mode and contact our 24-hour support line. Tak, już się kontaktuje, pewnie. No i dobra, czyli bez tego nic nie zobaczę. Jest latara. Dobra, idźmy najpierw tutaj. Deaktywować. Dobra. Jedno załatwione, drugie. Poszło. Ah, ja pierdolę! Ty to idzie! Co jest do chuja? Szybko! Nie! Entity has hijacked security protocols? O kurna! Monty! Mini Monty! A to monstrum tu jest? O kuźwa! Nie, sorry. To mnie nie widzi. Monty! Masz nie taki groźny, co? No kurwa, zniknął. Dawaj. Gdzie jest ten stwór? Obrzydliwy. Czyli w każdym świecie jest jakiś przeciwnik. Deactivate child... A, jeszcze tu. Tylko... A! Co? Nie przeczytałem, co mi podpowiada helpi, bo byłem obsrany. A, tu. Dobra. Git, teraz. Okej. Okay. Muza z Monty Golfa, pokcząc.
Dobra. O kuźwa, Monty! Dobra. Zachowaj dystans, dobrze, pewnie. Nie ma problemu. Daycare? Oho. No świetnie będzie z Daycarem, na pewno. Zwłaszcza, że chyba będzie ciemno w tym Daycarze. Clean up! Ale się zesrałem ogar. Wyszło, co? Czekaj, ja dobrze... Mam wrażenie, że dobrze idę. O! Monty. Dzień dobry. Te robociki to moje ulubione. Tak szczerze. Dobra. O, co? Oj, dobija się chyba. Czy był etap zapierdzielania? Dobra. Teraz tak. Załaduj to na fulla. I przerzutkę od razu na ten. Mamy. Dobra. Rozwalone. No w sumie nie potrzebuję latarki. O kurde, ja wiem gdzie ja jestem. Klasyczek tak zwany. Hasbro Entertainment is not responsible for potential air traumas or... O, no dobra, wiadomo. Nic nadzwyczajnego. Dobra. No za trudne to nie jest, nie? Na razie przynajmniej. Co jest? O. Co? Monty! Uciekaj. A tu nie było tych? Exo? Endo? Child nodes. Dobra. Dobra. Jedno z głowy. Teraz drugie. Nie będę nadużywał tej maski. Czyli de facto miałem rację, że jest swego rodzaju limit, bo nas ściga jakiś cyberpotwór, kuźwa. Jak w Scooby-Doo. Jeden z moich ulubionych filmów Scooby-Doo to był ten z cyberpościgiem. Jak oni weszli do gry, zajebiste to było. Dobra. Ściągam na razie. Monty! Monty ma zajebisty design w ogóle, jako animatronik. Bardzo spoko. No, it's a dead end. A może niekoniecznie? Do not despair, coś tam. A, nie dał mi nawet zobaczyć. Dobra, co tu się. O, kurna. Anomalia wykryta? Co jest? Aha! It's gone. To ciekawe. No way. I walked through a big screen and now I'm in Superstar Daycare? O, daycare. No way this is real. That screen was there before I looked at the camera. I swear. There's nothing to worry about. Everything appears to be perfectly normal. You must be seeing things. I'm in daycare.
Is there a way out of here? Get to the daycare theater. There's a way down to the catwalks. Should help you get to the raceway. Do teatru. Tam też byłem w oryginalnym tym, pamiętam. I zeskoczyłem przez barierkę jak debil. Nie!